Znajdujemy się w świetlicy wiejskiej w Rzeczycy, celebrując okres międzyświąteczny, poświąteczny, postanowiliśmy zaprosić całą społeczność tutejszą i okoliczną na spotkanie kolędowania jasełka z przesłaniami świątecznymi oraz bardzo miło nam jest gościć dzieci, zaproszone dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola, które będą pięknie śpiewały kolędy i pastorałki. My działamy już 8 rok. Nie jest to, to jest jedno z wielu wydarzeń, które chcemy zaoferować naszemu społeczeństwu i po prostu zintegrować to społeczeństwo w ten sposób. A okres przedświąteczny, już znane nam były kolędowania międzypokoleniowe, które też tutaj zapoczątkowaliśmy. I tak się staram w tych okresach okołoświątecznych być razem z ludźmi. I jest nam bardzo miło, bo jak patrzę po sali, to widzę osoby, które od lat, a my już 8 rok działamy, od lat z nami tu w tych wydarzeniach uczestniczą. Są to członkowie klubu Seniora w Rzeczycy. Klub z sala 16 osób, ten klub Szarotka. No dwie osoby są nieobecne, ale to ze względów typowo zdrowotnych, bo u nas jeżeli 90-letnia osoba nie może przyjść, to naprawdę przyjść nie może. Uczestnikami dzisiejszej imprezy artystycznej będzie grupa dzieci z przedszkola, tutejszego przedszkola działającego w Rzeczycy oraz grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Rzeczycy. Jeżeli chodzi o organizatorów, patronatem no zawsze to jest gmina, wójt. Jesteśmy pod skrzydłami stowarzyszenia, też jest nasz szef i to jest taka współorganizacja, a w zasadzie gro prac i łącznie ze scenariuszem, z próbami, z dekoracją, która zawsze jest inna na każde wydarzenia, to my sami opracowujemy, członkowie, samoistnie. Zapraszamy na wydarzenie, a potem na ciasto, własnoręcznie pieczone. Pastuszkowie z poda ludzi przebiegli, przybiegli, komu szopę o północy obiegli, obiegli. Ezraj, do dyna, dyna, na ludzie, pół dzieci, na Betlejem, Betlejem. Żyła kiedyś sędziwa pani, która spędziła wiele godzin dnia na pobożnych modlitwach. Pewnego razu usłyszała głos Boga. Boga, który mówił do niej: dziś przyjdę cię odwiedzić. Staruszka krząta się wokół stołu, poprawia wszystko, po czym zdejmuje fartuszek, przegląda się w lustrze i czeka. Możecie sobie wyobrazić radość i dumę staruszki. Zaczęła sprzątać, czyścić, wyrabiać ciasto i piec ciasteczka. Zastawiła stół i zaczęła oczekiwać na przybycie Boga. Po pewnym czasie ktoś zapukał do jej drzwi. Moja miła sąsiadeczko, proszę, możesz mi odrobinę soli? Nie mam czasu na takie głupstwa. Oczekuję Boga. Proszę, przyjdź innym razem. Idź, idź już szybko do domu. Po
czasie ktoś znowu zapukał. Staruszka podbiegła do lustra, poprawiła włosy, uśmiechnęła się i podchodzi do drzwi. Wchodzi mały chłopiec. Jest opatulony w dużą marynarkę, w ręku trzyma pudełko. Twarz staruszki zmienia się, staje się zła i ponura. Proszę pani, mam dobry towar dla pani. Mydełko, nici, wszystko, co sobie pani życzy. Proszę wybrać, dobry towar mam dla pani. Nie mam na to czasu. Oczekuję Boga. Przyjdź innym razem. To nic pani ode mnie nie kupi, nie da zarobić? Przyjdziesz innym razem. Nie mam czasu. Dziękuję. Po chwili znów zapukano do drzwi. Szanowna pani, czy dałaby pani chociaż kromkę suchego chleba dla zmęczonego wędrowca? Pozwoliłaby pani odpocząć tu na schodach, tylko na chwilkę. O nie! Mam tego dość! Nie mam czasu! Zejdź mi w tej chwili ze schodów! Dzień mijał, godzina po godzinie. Nadszedł wieczór i Bóg nie pokazał się. Staruszka była głęboko rozczarowana. Siadła znużona przy stole i usłyszała wtedy głos. Dziś trzykrotnie przyszedłem cię odwiedzić i po trzykroć nie przyjęłaś mnie, choć pukałem do twych drzwi.